Oto powstała broń Acid Le Diablo, czyli kokiety szogę. Posiłkując się oryginałem, jaki El Toro zapewne ma w swojej całej galerii. A w ogóle kurwa po chuja tak pierdolę kurwa, to nie ma żadnego znaczenia. Ujebałem kurwa tą śmieszną rączkę, jaka tutaj była, aby to wszystko naostrzyć. Później usunąłem w tym miejscu metal, aby móc zapleść sznur. Sznur, który jest syntetyczny. Przeszedł on przez otwór na końcu narzędzia, po czym oplotłem go kurwa wokół rękojeści. Następnie to wszystko umocniło na ciepło. Wziąłem palnik, potraktowałem to ogniem. Następnie użyłem drutu zbrojeniowego, czyli drutu, którego używa się zazwyczaj do kręcenia zbrojeń przy zbrojeniu elementów betonowych, jak na przykład słupy czy podciągi. Idąc dalej, opalony wcześniej sznur syntetyczny oplotłem drutem zbrojeniowym, ścisnąłem to na mocno. Następnie te otwory, gdzie zaplotłem sznur razem z drutem zbrojeniowym, ponownie potraktowałem obróbką termiczną. Na koniec wykorzystałem oryginalną rękojeść, jaka była zamieszczona w narzędziu, i użyłem jej do zamknięcia tej strefy, którą chciałem umocnić w narzędziu, żeby nie urwała się tutaj, gdzie jest sznurek, nie? Wiecie, bo tutaj to miał już ten sznurek, nie? Chuj, że pierdolę teraz głupiemu kurwa mać, ale nieważne. To wszystko umocniłem syntetycznym materiałem, który był kurwa z tej rękojeści stworzony. Nie wiem, czy to była jakaś kurwa skajka, czy to była jakaś kurde gąbka, to było coś bliżej nieokreślonego, ja nie wiem, bo po prostu to, co było, to wykorzystałem dalej, co nie? Więc wszystko to tutaj, co zaplotłem razem z drutem zbrojeniowym na pętelce, zacisnąłem to kombinerkami, rozumiecie? I zacisnąłem na maksa, poddałem obróbce cieplnej i stworzyłem swojego rodzaju kokon, który to wszystko trzyma, nie? Żeby przy wymachiwaniu, przy mocnym natężeniu siły ośrodkowej to wszystko trzymało i sznurek nie pękł. Także tutaj mamy narzędzie, tutaj mamy splot, tu mamy sznur. I ten splot jest zrobiony na zacisku, na więźle, termicznie, więc nie powinno nic się wydarzyć przy sile odśrodkowej, przy wymachiwaniu, przy jakimkolwiek kurwa rzucaniu i tak dalej. Na końcu sznura dałem coś od siebie, wykorzystałem po prostu element drewna. Jak widać, oszlifowany, to co odłupałem z pięka, to co wyszło, oszlifowałem papierem. No Eda zrobił z tym co chciał, kolorystyka już jest własna. Nie, moja. Pętelka najprostsza jaka może być. Mamy rękojeść. I tak powstało. Jezus, ode. Broń nie działa.